poszły te tomiki. Pod wpływem tej mojej wypowiedzi w Radomiu, wydawnictwo w Radomiu wydało Ichaka Katznersona pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. To jest ważne nazwisko, warto zapamiętać, ja nawet Państwu tu przyślę pocztą lotniczą, bo to kosztuje grosze i w Polsce, i tutaj jakoś się... Ichak Katznerson to człowiek, który rabin i nauczyciel z Warszawy, Żyd warszawski, któremu w 1942 roku policja żydowska odprowadziła na umuszlak pracy do Treblinki żonę i dwoje dzieci. On ocalał z synem. Zginął potem w Oświęcimiu z tym synem w wyniku prowokacji żydowskiej. I Ichak Katznerson w swoim poemacie trzecim o bólu mój jest najbardziej dramatyczny, ale on w tym tomiku wierszem opowiada wszystko, co przeżył w getcie. I cytuję z pamięci w tym trzecim poemacie, mówi: jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska, jak dzieci starców mych siwobrodych oprawca nawozy ciskał, jak bił mnie bez litości i ręce załamywałem ze wstydu. Wstydu i hańby. Rękami Żydów zadano śmierć Żydom. I opisuje dalej, jak policja żydowska biła, lżyła Żydów i w pewnym momencie pisze, że Żydzi, robiąc to wszystko z braćmi Żydami, w twarz pluli Bogu. I kończy ten poemat mniej więcej słowami: a z boku stoi Niemiec, on się nie wtrąca. On rękami Żydów wykańcza, morduje Żydów. To są słowa zamordowanego żydowskiego poety i prawda o tym, co się wydarzyło w getcie. W całym jego poemacie nie ma w ogóle słowa Polak, bo Polaków nie było w żadnym getcie, jak to teraz się słyszy, że młodzież izraelska wychowana jest w tym, że Polacy stali przy komorach, przy krematoriach, że Polacy po getcie biegali. Żaden, to w żydowskich źródłach podstawowych i Adam Czerniakow to był, to jak był burmistrzem autonomii żydowskiej w Warszawie, zachowały się jego pamiętniki dzień po dniu od października 1939 roku do dnia jego śmierci, do lipca 1942 roku. Czerniakow pisze, że policja żydowska nie miała prawa wstępu do getta. Ani w Łodzi, ani w Warszawie, ani w Krakowie. Inne źródła po prostu żydowskie o tym. I to jest to, proszę Państwa, czego się boją Żydzi, bo też trzeba zrozumieć, jeśli chodzi o zagładę, o co to jest, co jak mówimy, polscy Żydzi. Zginęło prawie 3 miliony polskich Żydów. Ale przed wojną nasi Żydzi w 85% to byli hasydzi. To byli ultrareligijni Żydzi, których Państwo dziś jeszcze możecie, ich potomków nielicznych, zobaczyć na Williamsburgu. W tych czarnych kapeluszach z lisiczką, w hałatach, takie sznurki białe, które się cyces nazywają, chodzą w pumpkach białych pod kolanówka. To są nasi polscy Żydzi, to są hasydzi. I około 3 miliony Żydów zginęło, ale wśród tych, którzy zginęli, to byli prawie sami hasydzi. 15%, przepraszam, przedwojennych Żydów to byli Żydzi zasymilowani, którzy mówili dobrze po polsku. I teraz, żeby zobaczyć, kto przeżył drugą wojnę, to warto porównać, ja też napisałam książkę Dzieci żydowskie w klasztorach. Znalazłam 200 klasztorów, które ratowały żydowskie dzieci. I wśród tych 200 klasztorów, czyli kilku tysięcy żydowskich dzieci uratowanych, było tylko dwoje dzieci, jedna dziewczynka dwuletnia w Łódzku, którą matka Żydówka podrzuciła zakonnicą. To dziecko nie umiało słowa po polsku. Siostry uczyły, no ale dwuletnie dziecko łatwo nauczyć. Nauczyły polskiego, no oczywiście w strachu, bo przychodzili Niemcy i to dziecko tylko krzyczało po żydowsku przez pierwsze miesiące. I druga dziewczynka w Otwocku, kilkunastoletnia, którą siostry uratowały, która też pochodziła z rodziny hasyckiej, nie znała polskiego języka, bo hasydzi nie mówili po polsku, oni tylko mówili jidysz. I ta dziewczynka była tak, jak Niemcy przychodzili, to siostry ukrywały ją w beczce,
a tak udawała niemowę. Ona przeżyła wojnę. Czyli na tyle dzieci było tylko dwie dziewczynki hasyckie. Resztę uratowane to, dzieci to były dzieci Żydów zasymilowanych, które wychowały się w rodzinach, w których mówiło się tylko po polsku. Wśród dorosłych te proporcje są dokładnie takie same. Czyli jeśli mówimy o Żydach polskich, którzy zginęli, to mamy na myśli hasydów. I teraz jak wyglądało w getto na przykład, w getcie warszawskim? W getcie warszawskim, no najpierw do tego getta zgonili Żydów z okolicznych miasteczek, właśnie tych Żydów hasydów. A jeszcze, przepraszam, wrócę, dwa słowa trzeba powiedzieć, kim, co to jest hasydzi. Hasydyzm, proszę Państwa, to jest tak jak w religii naszej chrześcijańskiej też są sekty, powstawały na przestrzeni wieków. Tak, około roku 1770 na Podolu pojawił się rabin Baal Shem Tov. I taki judaizm klasyczny, ortodoksyjny, to jest judaizm ksiąg. Czyli siedzą od kilku tysięcy lat w księgach i tam sobie różne rzeczy dyskutują i to wszystko zapisane jest. Natomiast właśnie ten Baal Shem Tov, ten rabin z Podola, zapatrzony zresztą w mistycyzm rosyjski, to jak piszę w książce Rosji rozumiem, nie pojmiesz, której tu nie masz i nie mam, odkryłam te związki. I Baal Shem Tov powiedział swoim Żydom, bo też w religii żydowskiej nie ma tak jak u nas, że jest papież, jest hierarchia. Każdy rabin to jest osobna religia, a u hasydów jeszcze cadyk, czyli taki biskup, ma swoich wyznawców i oni sobie tam po swojemu interpretują prawo i żyją. No i Baal Shem Tov w roku 1770, to nie tylko humorystycznie mówię, proszę Państwa, ale naprawdę powiedział swoim Żydom, Żydzi, rzućcie te księgi, nic z tego nie wynika, szkoda czasu, szkoda wysiłku. Z Panem Bogiem, Pana Boga chwalić i z Panem Bogiem połączyć można się przez taniec, śpiew i taniec. I tak można powiedzieć właśnie z Podola Żydzi rabina Baal Shem Tova ruszyli przez całą Polskę w taniec i 85% polskich Żydów przeszło na, stało się hasydami. Zaczęli nosić te hasyckie klasyczne stroje, także już w XIX wieku i w przeddzień II wojny światowej 85% naszych Żydów to byli właśnie hasydzi. Powtarzam raz jeszcze, ludzie, którzy nie znali polskiego języka, więc szanse na ratunek były żadne. Jednocześnie ci hasydzi byli wtedy, w XIX wieku i przed wojną i dziś są znienawidzeni przez tych Żydów zasymilowanych i przez Żydów ortodoksyjnych, bo Żydzi oświeceni, amerykańscy, niemieccy, francuscy wstydzili się tych hałaciarzy, jak sami mówili. Na przykład w źródłach żydowskich stoi, że Żydzi, ci oświeceni, ta elita żydowska mówiła, w 1932 roku powiedziała, jak przyszły wywózki do Treblinki Żydów, powiedzieli, motłoch musi zginąć, bo dla nich to był motłoch po prostu. Ciemnota, motłoch i musi zginąć, oni Żydzi oświeceni, bez specjalnego bólu się tego pozbędą. No i tak właśnie pracowali ci policjanci. Okazuje się, Ringelblum, to jest proszę Państwa kronikarz getta warszawskiego, zamordowany zresztą przez mnie Niemców, ale zanim go zamordowali, to tomy po prostu dokumentów, zapisków przetłumaczonych na polski, co bardzo ważne, w 1982 roku zostało. To są te właśnie źródła żydowskie, o których ja mówię, że dobrze zamordowani Żydzi nas obronią. Ringelblum pisze, wywózki do Treblinki zaczęły się 22 lipca 1942 roku. W listopadzie albo w grudniu Ringelblum pisze w swojej kronice. Pokazuje Państwu, jaka była skala współpracy policji żydowskiej przy mordowaniu Żydów. Ringelblum pisze, jak to było możliwe, że 50 SS-manów przy pomocy 200 Ukraińców i 200 Łotyszów na śmierć, posłało na śmierć 300 tysięcy warszawskich Żydów. A było to możliwe właśnie dlatego, że skala współpracy
Żydów przy mordowaniu, łapaniu, doprowadzaniu do wagonów Żydów była porażająca, proszę Państwa. Tak jak pisze Katzenelson, Niemiec stoi z boku i patrzy, które jest też takie źródło wydane tylko jedyny raz w 1965 roku, kronika getta łódzkiego, zapisywana po polsku ze wstępem Żyda profesora Lucjana Dobroszyckiego, którego znałam zresztą, bardzo porządny historyk. W tej kronice jest opisane, że na przykład Niemcy mówią, że tego dnia wywiozą 10 tysięcy Żydów do Chełma nad Nerą. I teraz policja żydowska łapie ludzi, ograbia ich z majątku, trzyma przez noc gdzieś tam, doprowadza do wagonu, ładuje do wagonu tych biednych Żydów, również dzieci, bo w pewnym momencie Żydzi w getcie łódzkim postanowili oddać Niemcom na śmierć wszystkie dzieci do 10 roku życia. W jednej z moich książek znalazłam zdjęcie tego. I o godzinie 7 dokładnie przychodziło dwóch gestapowców, tylko patrzeć, czy już wszystko gotowe na śmierć, i odjeżdżał pociąg, który za 3 godziny wracał pusty. I to źródła żydowskie opisują. Także my naprawdę, Polacy i historycy, i państwo w ogóle nic nie musimy mówić, tylko zdobyć pieniądze i przeprowadzić dobrą akcję tłumaczenia tego na język angielski, francuski, hebrajski również, dlatego że nasi Żydzi polscy posługiwali się językiem jidysz, to był żargon niemiecki, a dziś w Izraelu mówi się tylko po hebrajsku, więc oni zupełnie, młodzi Izraelczycy, nie rozumieją w ogóle języka jidysz. A my mamy właściwie w Polsce, w Żychu, Żydowskim Instytucie Historycznym, kopalnię po prostu tych żydowskich źródeł. To Żydzi mi mówią od lat. Tłumaczcie to, Żydzi porządni, tak, którzy chcą prawdy. Tłumaczcie to, pokazujcie światu i nic nie musicie więcej robić, bo stąd teraz jakiś Żyd się odezwał oburzony, że jak to Kurek powiedziała w telewizji, że zamordowani Żydzi nas obronią. Obronią nas, proszę Państwa, bo ta prawda broni się sama. I też nawet Państwu mówię, jak w dyskusji jakiejkolwiek, bo tutaj w Ameryce macie bezpośrednie takie pewnie więcej kontaktów niż my w Polsce z Żydami, to zawsze warto nie wdawać się w pyskówki, tylko zapamiętam sobie jedno, dwa nazwiska, dwa cytaty i zawsze Żydom to rzucić i tyle. I nie bawić się, powtarzam, w jakieś tam dyskusje, tylko powiedzieć, słuchaj, najpierw mi udowodnij, że twój ziomek, ten Żyd, Katzenelson, Wimbledon, Czerniakow kłamali, to wtedy ci uwierzę. I to jest właśnie też to z tymi moimi wynikami badań, że Żydzi najchętniej, gdybym popełniła błąd, to pewnie by mnie roznieśli na szablach, a że posługuje się żydowskimi źródłami, no to jakoś jeszcze funkcjonuje i żyje. Także, proszę Państwa, naprawdę mogę powiedzieć jedno, że po tych ponad 30 latach badań mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że my Polacy naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Nasi przodkowie zachowali się najlepiej, jak można było, najlepiej w całej Europie. Na przykład też takim porównaniem jest, lata temu byłam tutaj w 90-tych latach, zanim jeszcze Princeton opanował gros, to mnie zapraszano do Princeton. No i w Princeton miałam wykład na temat właśnie ratowania dzieci żydowskich w klasztorach. I po mnie miała wykład francuska, która też ten sam problem badała. I ona znalazła dumna we Francji 3 klasztory, które ukrywały żydowskie dzieci. We Francji za ukrywanie Żydów groził mandat, coś takiego, a do sióstr w ogóle nie wchodzili Niemcy do klasztorów. W Polsce za ratowanie Żydów, jak wiecie, i Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, który my Polacy na terenie całej II Rzeczpospolitej płaciliśmy śmiercią za ratowanie Żydów. I to też to zafałszowanie, ale to też mówię tym władzom polskim już, bo napisałam ten pierwszy raz o tym,
jeszcze w podziemiu w 1985 roku, bo do 1987 roku nie można było w ogóle pisać o Żydach, to znalazłam, i to do dziś funkcjonuje, Encyklopedia Judaica, na przykład pod hasłem Kara za ratowanie Żydów podaje, co następuje. Że kara za ratowanie Żydów oscylowała od mandatu we Francji do więzienia tam tydzień w Holandii. No ja teraz zmyślam, bo już nie pamiętam, ale mniej więcej takie kary były, po karę śmierci w Generalnej Guberni. Proszę Państwa, to jest też fałszerstwo, dlatego że ja potem robiłam eksperyment wśród polskiej młodzieży i starsi ludzie to mniej więcej wiedzieli. Co to jest Generalna Gubernia? Nikt nie wie. Generalna Gubernia, proszę Państwa, było stworzone przez Niemców takie kadłubowe państewko, bo zachodnie ziemie Niemcy wcielili do Rzeszy, Wielkopolskę, Pomorze, Śląsk. Wschód odszedł do podsowietów, a potem po 1941 roku gubernię zrobili łódzką. To takie państewko właściwie, którym rządził Frank, nie państewko, taki kawałek Polski. Nikt nie wie, kto to jest Generalna Gubernia. Ale trzeba po prostu krzyczeć na świat i podkreślać to, że byliśmy jedynym narodem, który płacił życiem za ratowanie Żydów. No ale tu znowu dochodzimy do polityki Polski, państwa polskiego. Ja 20 lat temu zrobiłam film Kto ratuje jedno życie? O dzieciach żydowskich w klasztorach. W tym moim filmie, który dla drugiego programu telewizji. Poszedł dwa razy w telewizji, jest od 20 lat pułkownikiem. Dlaczego? Dlatego, że te uratowane żydowskie dzieci, taka Kaśka Meloch żyje do dziś w Warszawie, mówi, jak w getcie warszawskim złapał ją policjant żydowski i chciał zagonić na muszlak plac. Jej babcia zeszła i powiedziała, że ona nie ma swetra, weź mnie, uratowała swojej wnuczce życie. I Żydzi mówią, że Polacy byli karani śmiercią nie tylko za ratowanie, za podanie kropki chleba, szklanki wody. I to mówią Żydzi, no i to nie pasuje do tej bajki żydowskiej, którą się puszcza w świat. No i tu znowu dochodzimy do bajki żydowskiej, proszę Państwa, ja to w książkach mówię szerzej, ale to jest po prostu taka naiwność żydowska po prostu jest porażająca. W około roku 85 taki Elie Wiesel, noblista, wymyślił sobie, ogłosił światu, że już nie wolno, historycy nie mogą badać Holokaustu, zagładę Żydów, bo jeśli będą badać ten temat, to historia jako nauka się skończy, świat się zawali i tak dalej. Bo już była gotowa taka bajeczka właśnie na temat tego, co stało się w czasie II wojny światowej. A jeszcze bardzo ważnym jest to, że tak już w takim skrócie, bo jeszcze potem chcę zostawić czas na pytania Państwa, gdzie sobie pewne rzeczy dopowiemy, że tak jak powiedziałam, ci Hasydzi byli uważani przez zresztą Żydów i amerykańskich i tą elitę w getcie za motłoch. Więc ci religijni polscy Żydzi zginęli. Kto ocalał? Ocaleli Żydzi w Rosji, komuniści. I ocaleli ci bandyci, którzy mordowali swoich braci w getcie. Po II wojnie światowej, cóż oni robią od kilkudziesięciu lat? Tuż po wojnie oczywiście zaczęła się akcja zakłamywania, żeby się nie wydało, że 160 tysięcy Żydów założyło niemieckie mundury, że tylu i tylu Żydów w każdym getcie mordowało innych, ale też oni tylko przetrwali. Najlepiej to oddaje Ben-Gurion, który tuż po powstaniu Państwa Izrael przywitał polskich Żydów słowami: gdybyście nie byli ostatnimi łotrami, to nie byłoby was tutaj. On był świadomy, z kim ma do czynienia, bo kto przeżył? Policjanci żydowscy, lekarze pogotowia ratunkowego w gettach, którzy nie leczyli, tylko też odprowadzali Żydów na śmierć. Takie bestie po prostu przeżyły i te bestie wykreowały bajeczkę, żeby ukryć prawdę o tym, co się stało. Tą początkowo ten
kłamstwa przełamała Hannah Arendt książką Eichmann w Jerozolimie, też polecam Państwu. Żydowska filozof, profesor Columbia University, która odkryła, odsłoniła dla mnie, też była takim ważnym przewodnikiem przy moich badaniach.